Dobra. Pierwszą rzeczą, jaką chcemy w ogóle zrobić do całego jakby ruszania się i tak dalej, to podstawą jest zrobić skrypt. Chcemy, żeby nasze wszystkie skrypty były w jednym miejscu, więc tworzymy sobie czwarty folder. Folder o nazwie Cycyry i Pyty Scripts. W tym folderze będziemy umieszczać wszystkie skrypty. Klikamy prawym przyciskiem myszy Create C Sharp Script. I nazwijmy sobie ten skrypt jako layer. Myszy create C sharp script. I nazwijmy sobie ten skrypt jako layer. Ten skrypt, włączamy go. Jak mi się on tutaj włącza, to ja będę tłumaczył, o co tutaj chodzi. W tym skrypcie będziemy zamieszczać wszystkie funkcje, jakie gracz będzie wykonywał. Takie najbardziej podstawowe, najtrudniejsze. Od jakiegoś poruszania się, przez jakieś zadawanie obrażeń do, nie wiem, do ataku i tak dalej. Mi się to trochę włącza, mam kilka programów włączonych i to tak obciąża komputer, ale już się włącza nasz MonoDevelop. Oczywiście są różne środowiska programistyczne, ale no, MonoDevelop jest darmowy, macie go zawsze przy włączeniu Unity, przy w ogóle instalacji Unity zawsze jest instalowany sam MonoDevelop. Jak widzicie,
Dostałem teraz taką białą kartkę tutaj, trochę przybliżę to, żeby było wszystko dobrze widoczne. Na górze mamy używane opcje, funkcje Unity, które są włączone tak jakby. Nazwa skryptu, behavior i dwie zakładki, void start i void update. Jak widzimy, to jest use this for initialization, czyli na początku, to będzie zawsze na początku. Update is called once per frame, czyli zawsze będzie sprawdzało, czy to, co to się dzieje na klatkę. Czyli void start, jak napiszemy sobie coś, to to coś będzie się działo od samego początku. A jeśli napiszemy void update, coś, to najpierw się sprawdzi, czy to coś będzie działało, a potem dopiero będzie działało. Czyli tutaj musi mieć jakiś warunek do włączenia, a tutaj od razu na początku się włącza. My chcemy zrobić skrypt na poruszanie się, tak? Czyli potrzebujemy do tego dwie zmienne. Zmienne, co takiego? Otóż zmienne to wartości, które będziemy zmieniać sobie w trakcie gry, którym będziemy mogli bazować. Są dwa typy, private i public. To są takie dwa najbardziej podstawowe. Public, czyli nic nam w ten, czyli chwila. Public to jest moment, w którym możemy ingerować innymi skryptami w tą wartość tutaj, w tą wartość. A private nie możemy ingerować. Po prostu private nie będzie łączyło się z żadnym innym skryptem, a public już tak. Dodatkowo public, jak widzicie, mamy tutaj player, tak? To tutaj mamy taki zakład jak Rigid Body. Tutaj właśnie też się pojawi jakaś na przykład. Może dobra, pokażę tak później, bo teraz tego nie mogę zrobić. My będziemy chcieli, żeby mogło ingerować, czyli wpiszemy sobie public. Public float, czyli liczba na przykład 3,2, 2,3, 1,0. To są ogólnie liczby, jakie chcemy, nawet być jakieś 1000 i tak dalej. Możemy ją określić sobie teraz już, napisać sobie na przykład 10 i OK, ale my tego nie chcemy. My chcemy, znaczy nie możemy jeszcze określić tego. Trochę gubię i mieszam, ale OK. Public float i nazwijmy sobie tą zmienną move speed, czyli prędkość gracza. Prędkość gracza, tak? To będzie zmienna, którą będziemy mogli sobie ustawić w menu. I będzie odpowiadała za prędkość poruszania się naszego gracza. Oraz ustawiam sobie też opcję public, float, jump, peg height. Czyli odpowiadającą za wysokość skoku. Tak? Tak. Można by też z tego co ja napisać na przykład 10 i określić od razu, że jump height równa się 10. Ale my tego nie chcemy, bo jump height, jak i move speed będziemy zmieniać w trakcie gry i czasem na przykład i ustawienie czegoś może spowodować czasem jakieś takie nierealne zachowania lub jakieś takie bugi i to będzie głupio wyglądać. Przechodzimy teraz do zakładki Void Update. Jak widzicie, ma ona takie dwie klamry tutaj. To znaczy, że otwiera się w tym miejscu i zamyka się w tym miejscu. Tak samo skrypt otwiera się w tym miejscu i zamyka się w tym miejscu. Void Start otwiera się w tym miejscu i zamyka się w tym miejscu. Void update piszemy pierwszą, najfajniejszą funkcję, najlepszą, czyli if. Jeśli. W nawiasie piszemy warunek do spełnienia. Warunek do spełnienia. A później spełnienia, tak? Później otwieramy klamrę. Zamykamy ją, czyli tutaj nasz if będzie w tych dwóch, warunek do spełnienia. Jeśli ten warunek do spełnienia jest true, czyli się udało, to coś się dzieje. Tak? To jest takie podstawa. Więc naszym warunkiem do spełnienia będzie input.getKey. Czyli wprowadzimy jakiś przycisk. Teraz jeszcze musimy określić przycisk, czyli kolejny nawias. Keycode
Chwila. Code. Kropka. I określamy jakiś przycisk. My najpierw zrobimy skakanie, czyli chcemy W. Czyli jeśli wprowadziłeś przycisk, przycisk W. Tak? Zgadza się wszystko? Jedną tą za dużo. To. I teraz coś się stanie. Teraz wysyłam jakby takie... teraz, jeśli to się stanie, to my chcemy zarządzać funkcją od jakiejś... Chcemy zarządzać reakcją od jakiejś funkcji. Czyli get component, czyli zarządzaj od funkcji w nawiasie takim ptaszkowatym rigid body 2D. Zauważcie, że rigid body 2D to jest na zakładce player, mam tutaj taką zakładkę, czyli zakład od funkcji rigid body 2D wymagamy czegoś. Rigid body 2D dash velocity. Chwila. Coś jest nie... Aha, dobra. Rigid body 2D. Dwa nawiasy, dash velocity. Jak wytłumaczyć velocity? Velocity z angielskiego to jest prędkość. I my tą prędkość możemy określić sami. To jest trudne do wyjaśnienia dla mnie, to velocity. No ale na ten moment jest tak jak to powiedziałem. Możliwe, że wstawię adnotację, która to jakoś lepiej określi. A jeśli nie, to polecam wejść na stronę Unity, tam wszystko jest wyjaśnione. Velocity equal new vector 2. Vector 2 to vector 2, czyli vector drugi, czy jakoś tak, to vector, który ma x i y. Czyli my będziemy mogli ustawić sobie x i y. Żeby to ustawić, otwieramy nawias. I 0, bo x nie chcemy się przesunąć 0, a tutaj chcemy się przesunąć o jump height, czyli wysokość, którą wprowadzimy sobie sami. I zamykamy nawias. Dlaczego 0? W momencie, gdy chcemy spadać, nie chcemy się poruszać ani na lewo, ani na prawo, czyli x nie powinien dojść ani 1, ani 0, ani nic takiego, czyli po prostu spadamy w dół, nie zmieniamy swojej pozycji, a jump height to wysokość, na którą będziemy skakać, którą będziemy określać sobie sami. Sprawdźmy, czy to działa. Klikniemy sobie przez taki play jakby. Zobaczymy, czy wszystko jest ok. Nie wyświetlono żadnego błędu, więc możemy wejść do Unity. Chwilę czekamy. Tutaj pojawia się takie małe kółeczko, które przetwarza wszystkie dane informacje, które podaliśmy. Czekamy, aż się załaduje do końca. Czekamy, czekamy, czekamy. Lag, ok. I teraz musimy dodać funkcję. Musimy chwilić naszego gracza tutaj. Dodać funkcję. Script player. Teraz sobie na przykład przetwarza wszystkie dane informacje, które podaliśmy. Czekamy, aż się załaduje do końca. Czekamy, czekamy, czekamy. Chwila, lag, ok. I teraz musimy dodać funkcję, musimy chwilić naszego gracza tutaj, dodać funkcję script script player. Teraz sorry na przerwę, pewne sprawy, tam musiałem się oderwać na chwilę. Dobra, wracając do tego.
Jump height ustawiam na 15, czyli nasz gracz powinien skakać na 15 jednostek do góry. Sprawdźmy to. Klikamy przycisk graj i klikamy przycisk W. Nasz gracz leci na 15 jednostek do góry, ale chyba jest to trochę za dużo. Zmniejszymy sobie. A, gra przycisk już jest na 1. Na 5. I widzimy, że nasz gracz porusza się normalnie, aczkolwiek zauważcie, że jak chwila, zmienię swoją kamerę. Coś śmiesznego zauważyłem, co mi się nigdy jeszcze nie przytrafiło, że w momencie, gdy gracz skacze, platforma się porusza cała. Nie, dobra. A, gracz się porusza. Gracz się porusza z tego powodu, że ustawiliśmy mu Polygon Collider. Od razu można to zmienić. Polygon Collider nie jest najlepszy. Wywalimy go sobie. Remove Component. Dodamy inny komponent, Physical 2D Circle Collider. Tutaj możemy sobie tak wymieniać różne rzeczy, więc zmniejszymy sobie nie Y, tylko najpierw Radius na 0.3 0.3 i na osi Y zmniejszymy go tak jakby miał go mieć na nogach. Chwila, tutaj ciężko jest. OK. Copy component. Albo po prostu dodaj, w sumie nigdy nie wklejałem, nie kopiowałem tego. Takie śmieszne. Dobra. I przeniesiemy sobie teraz ten drugi. Co ja robię? Tutaj kropka 3. Co? Kropka 3. I przeniesiemy go sobie do góry. Teraz jest o wiele lepiej to wszystko. Mamy dwa komponenty, więc nasz gracz jest jeszcze bardziej tak jakby odporny na te wszystkie rzeczy. I jak podskakujemy. Aha, dobra. Jest ważna rzecz, a mianowicie w zakładce Rigid Body 2D Constraint musimy zamrożyć rotację Z. To jest błąd, który miałem na początku cały czas i denerwował mnie. Teraz już wszystko powinno działać normalnie. Działa normalnie. Widzimy, że wszystko jest tak, jak powinno być. Nie możemy dalej chodzić na prawo, na lewo, ale działa. Przejdziemy teraz do drugiego skryptu. Skopiujemy sobie to wszystko. Pamiętajcie, że w pisaniu skryptów ważna jest szybkość też. Chcemy teraz zrobić poruszanie się, czyli wpisujemy if input.getKey keycode keycode d, czyli w prawo. Będziemy się poruszać w prawo. Tutaj zostaje wszystko takie samo jak było, tylko że zamiast 0 wpisujemy move speed przecinek i teraz bardzo ważna rzecz. Get component nazywa się rigid body 2D rigid body 2D dwa nawiasy dash velocity dash y
Dobra. Czarna magia, co tu się dzieje i w ogóle, co ja napisałem teraz? Bo gdybyśmy tego nie ustawili, ustawili sobie 0, to moglibyśmy tak jakby lewitować sobie w powietrzu i opadać tak powoli na lewo, na prawo. A dzięki temu, wedle prędkości Y, czyli prędkości, którą sami ustawiliśmy, czyli 0 lub więcej, to będzie się aktualizowało w różnych latach. Teraz to wystarczy to skopiować, wkleić, zamienić D na A i tutaj jest wszystko, tylko ważna rzecz. Gdybyśmy ustawili tak, byśmy dalej ruszali się w prawo. Musimy ustawić minus move speed. W tym momencie wszystko powinno działać. Sprawdzimy sobie jeszcze, klikniemy sobie debug, szukamy jakichś bugów, błędów, nie ma żadnych, więc wchodzimy w Unity, widzimy, że kółeczko się ładuje cały czas. I ustawimy sobie move speed na 10, zmniejszymy trochę height na 8, skopiujemy sobie dwie takie bryłki, tą sobie w ogóle ustawimy sobie przenoszenie, te dwie bryłki sobie skopiujemy tutaj, żebyśmy mieli jakiekolwiek miejsce do skakania. Tutaj Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, tutaj nie. Dobra. Tak. Ctrl C, Ctrl V. Tak. Dobra. I main camera ustawimy. Wyłączymy ją sobie, nie będziemy przynajmniej jeszcze do gracza. Ustawimy sobie na środek naszego poziomu. Wszystko powinno działać. Sprawdźmy to. I możemy się poruszać. Nasz gracz się co prawda blokuje tutaj, tylko strasznie się ślizgamy. Możemy skakać. Widzimy, że nasze skoki są strasznie wysokie, dlatego tą sobie w ogóle ustawimy sobie przenoszenie, te dwie bryłki sobie na środek, ślizgamy się strasznie. A druga rzecz, możemy wykonać milion skoków i druga rzecz, możemy spaść i wtedy nie widzimy naszego gracza. Zwiększymy sobie masę naszego gracza na przykład na 5 i tą Gravity Scale na też 5. Teraz powinniśmy to wszystko. O, właśnie. Skakanie już jest mniej więcej normalnie. Nie wiem, dlaczego zmieniliśmy.
Nie wiem, 6 na 1, coś, zawsze mi się mylą te liczby. Możemy teraz wskoczyć tutaj sobie, robiąc podwójny skok, tylko że możemy zrobić miliard skoków teraz. Chodzimy sobie normalnie, tylko tutaj musimy to wszystko o 1 do góry. Okej. Zobaczmy. Wszystko działa, chodzimy, możemy chodzić, przytrzymujemy, dochodzimy. Wszystko jest tak, jak należy. W następnym odcinku poprawimy to, żeby nasza pusta się nie ślizgała i zrobimy tak, żebyśmy mogli tylko wykonać dwa skoki, a nie milion. Dodamy także ograniczenie, że nie, do ograniczenia się nie dodamy. Najpierw zrobimy, że możemy podskoczyć tylko dwa razy, a później zakończymy ślizganie się. Także to było na tyle. Ja byłem miły, byliście wy.